Otwórzmy Słowo Boże z pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, strona 1298. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? List do Hebrajczyków jest cały o Panu Jezusie. I widzimy tutaj w wielu miejscach, jak autor tego listu, a tym autorem jest anonimowy autor, natomiast tradycja, historia mówi, że tym autorem był apostoł Paweł. I wiele wskazuje na to, że w tym punkcie się nie myli. Natomiast nie przypadkiem ten list jest anonimowy w Biblii i powinniśmy, nawet jeśli domyślamy się autorstwa Pawłowego, zbyt wiele z tego nie eksploatować, bo nie przypadkiem Duch Święty pobudził autora tego listu do tego, żeby nie było go widać. A jest jednym z powodów to, o kim on mówi, a mówi o Panu Jezusie. I jest też drugi powód praktyczny, kierował to do Hebrajczyków. A Hebrajczycy mieli głęboko wyrobione zdanie na temat apostoła Pawła.
I gdyby to był list Pawła do Hebrajczyków, tak zatytułowany, odbiór mógłby być mniej przyjazny, niż był, jeśli był po prostu zatytułowany do Hebrajczyków. I w ten sposób mamy anonimowy list w Biblii i już sama ta rzecz pokazuje, że w przypadku chrześcijańskiego poselstwa nie jest ważne, kto to mówi, tylko co mówi. Więc może się okazać, że słowa na temat Pana Jezusa cenniejsze wypowiedzą niemowlęta, jak to widzieliśmy w Ewangelii, niż uczeni w Piśmie, którzy mając Pisma i wiedzę z nich powinni byli to zrobić. I to jest właśnie zasadą, że zawsze, gdy oceniamy coś, co jest mówione, co jest pisane, co jest czytane, to kluczowe jest, co jest napisane, a nie kto to napisał. Bo ważna jest treść, a nie przekazujący. I widzimy tutaj, że w pierwszym rozdziale jest mocno zaakcentowane, że nie było drugiego takiego jak Pan Jezus. Byli różni, którzy byli nośnikiem prawdy Bożej. Zdarzało się to wielokrotnie i wieloma sposobami. W pierwszej części czytaliśmy fragment z Marka, że w pewnym momencie powiedział wysyłający do winnicy, że już wszystkich wysłał i został mu jedynie syn, własny syn, i uszanują syna mego. I tak samo tutaj widzimy, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, aż w końcu wyczerpał wszelkie możliwości powiedzenia czegokolwiek. Powstała 400-letnia przerwa między ostatnimi słowami Starego Testamentu a pierwszymi słowami Nowego Testamentu. I to była przerwa tak samo jak wchodzi ktoś, kto jest wyjątkowo godzien chwały. To po prostu chwila jest, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, wielkie przyjęcie. Przemawiają różni, a to ambasadorzy, a to różnego rodzaju posłannicy. I nagle jest czas, żeby wszedł król. To chwilę przed tym jest zawsze cisza. Wszyscy się uspokajają, kładą ręce na usta i właśnie wchodzi ten, na którego czekamy. Tutaj też w przypadku spisanego Słowa Bożego była taka cisza. Katolicy w te 400 lat próbowali wcisnąć coś, co nazywają wtórno-kanonicznymi księgami. My to nazywamy apokryfami. Natomiast Słowo Boże faktycznie robi przerwę. Przerwę po to, żeby pokazać, że wszyscy posłańcy wcześniejsi wyczerpali swoje poselstwo i teraz jest czas na to, żeby Bóg przemówił w Synu. I dlatego jest powiedziane, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, lub, jak mówi stary przekład, w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, albo wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Gdy czytamy słowa z pierwszej Mojżeszowej, pierwsze słowa Biblii, to one brzmią, każdy je zna, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I te słowa, teraz gdy znamy Słowo Boże Nowego Testamentu, brzmi, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ale wiemy, że pod słowem Bóg kryje się Pan Jezus. Więc spokojnie, jeśli byśmy to odczytali, na początku stworzył Pan Jezus niebo i ziemię, to jest to właśnie sens tych słów. I mamy to potwierdzone w pierwszym rozdziale Jana,
gdzie jest właśnie powiedziane w ten sposób, że na początku było Słowo i te słowa jednoznacznie wydają proste świadectwo, że to Pan Jezus na początku wszystko stworzył. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało. A bez Niego, bez Pana Jezusa, nic nie powstało, co powstało. Więc widzimy jednoznacznie, że ostatnią kresu tych dni przemówił do nas właśnie przez tego Syna, przez Pana Jezusa, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego także wszechświat stworzył. Pan Jezus stworzył cały wszechświat. Tak świadczy Słowo Boże. I dalej mamy powiedziane, że On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To jest bardzo pokrzepiająca informacja. Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jeżeli Pan Jezus nie miałby woli, żeby wróbel dalej leciał w powietrzu, to on by spadł. Wiemy, że wszechświat jest stworzony z drobnych cząstek. I są tam różnego rodzaju paradoksy albo naukowe sprzeczności, gdy obserwujemy wszechświat. Bo wiemy, że ładunki, które są o tym samym naładowaniu, czyli plusy z plusami się odpychają, a minusy z minusami się odpychają, plusy się przyciągają do minusów, ale każdy z nas jest złożony z wielu takich cząstek, gdzie z nieznanych powodów plusy są przytulone do plusów, choć cała nasza wiedza ludzka mówi, że powinny się odpychać. Każdy z nas powinien się natychmiast rozpaść. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że to Pan Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jeśli nie byłoby tego życzenia Panu Jezusie, żeby to podtrzymać, to każdy bezbożny i święty rozpadłby się natychmiast. To tylko Jego życzenie, Jego życzliwa chęć powoduje, że każdy z nas żyje, porusza się, oddycha, nie rozpadł się. I tylko Jego życzenie jest powodem, że świat jest żywy, że na nim są żywe istoty, że każdy z nas widzi dookoła siebie przyrodę, która jest w doskonały sposób zharmonizowana i która jest doskonałym dziełem Bożym. Ale bez tej podtrzymującej mocy Pana Jezusa to wszystko by się rozpadło. I zresztą widzimy to w objawieniu Jana. W objawieniu Jana jest pokazane, jak przed obliczem Jego pierzchła ziemia i miejsca dla niej nie znaleziono. To po prostu w momencie, gdy Pan Jezus decyduje, że to ma się już dalej nie trzymać kupy, że nie ma On tego życzenia dalej podtrzymywać, to się wszystko rozleci, rozpierzchnie. Te wszystkie plusy, mówiąc obrazowo, zaczną się odpychać, a nie będzie tego, który by je razem trzymał. I dalej widzimy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tutaj widzimy bardzo ciekawą informację, że Pan Jezus dokonał oczyszczenia z grzechów. W jaki sposób On tego dokonał? Wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus dokonał tego, ofiarowując siebie samego za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, którzy Jemu wierzą. Każdy, kto do Pana Jezusa przyszedł i wyznał Mu swoje grzechy, ma te grzechy oczyszczone na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. A ponieważ Pan Jezus jest
Synem Bożym. Pan Jezus jest doskonały. Pan Jezus jest stworzycielem nieba i ziemi. Pan Jezus jest stworzycielem wszechświata. To przez to, że Pan Jezus jest doskonały i złożył samego siebie w ofierze, ta ofiara jest doskonała i wystarczająca. Nic do niej nie można dołożyć. Nic do niej nie można ulepszyć. To jest doskonała ofiara, która całkowicie daje nam pewność, że nasze grzechy są oczyszczone. Zresztą, skąd w ogóle wiemy coś o tym, że istnieje grzech? Wiemy ze Słowa Bożego. Jeżeli Słowo Boże przekonuje nas, że istnieje coś takiego jak grzech i że ten grzech wymaga tego, żeby przyjść z tym grzechem do Boga, to również to samo Słowo Boże mówi nam, jak to jest możliwe, żeby oczyścić grzechy, żeby zgładzić grzechy. I na podstawie tego samego fundamentu spisanego Słowa Bożego wiemy, że mamy mieć pewność zbawienia. Nieutracalność zbawienia jest ugruntowana na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. A wiemy o tym z doskonałego Słowa Bożego. Więc jeżeli mielibyśmy wątpić w to, że grzechy wszystkie zostały oczyszczone, no to jakie w ogóle mamy podstawy do tego, żeby cokolwiek wiedzieć ze Słowa Bożego? Przecież to Słowo Boże świadczy, że Pan Jezus dokonał doskonałej ofiary. Pan Jezus dokonał oczyszczenia z grzechów. I jak to zrobił, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Więc widzimy tutaj zakończenie tego, o czym czytaliśmy w Filipian 2 rozdział. Filipian 2 rozdział pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus, będąc Bogiem, zdecydował, że uniży się, że przyjmie postać niewolnika, że przyjmie postać człowieka. To jest 2 rozdział Filipian od 6 wersetu. Chrystus Jezus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Mimo, że był równym Bogu, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Czyli widzimy podwójne uniżenie. Po pierwsze, uniżył się, wcielając się w człowieka, który chociaż był w postaci Bożej, wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. A drugie uniżenie, bo przecież mógł być najwspanialszym wśród ludzi, ale nie, on jeszcze w ramach ludzkiej rasy się uniżył i był posłuszny aż do śmierci. Był również pośród ludzi najniżej. I potem mamy to, o czym mówi ten list do Hebrajczyków. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I widzimy to samo tutaj właśnie, 4 werset. Stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I teraz powstaje pytanie, czy Pan Jezus po tym uniżeniu odzyskał coś, co miał przedtem, czy też dostał coś nowego? No więc od 5 wersetu jest pokazana scena, gdy Syn Boży był wprowadzany na świat jeszcze przed wcieleniem, jeszcze zanim miało miejsce to uniżenie.
I widzimy, że Pan Jezus już w wieczności, Syn Boży, już w wieczności był godzien wszelkiej chwały. I teraz widzimy piąty werset. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś zrodził. I znowu, ja Mu będę Ojcem, a On będzie mi Synem. To pytanie, nie ma tutaj odpowiedzi, ale odpowiedź jest oczywista. Do żadnego z aniołów tak nie powiedział. Do żadnego z aniołów nie powiedział: Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś zrodził. Do żadnego z aniołów nie powiedział: ja Mu będę Ojcem, a On będzie mi Synem. I potwierdzenie tego, że to jest odpowiedź, że do żadnego z aniołów, jest w wersecie 6. I znowu, to jest taki sposób hebrajskiego argumentowania, to znowu. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Więc Pan Jezus na pewno nie był aniołem, bo słowo wszyscy jednoznacznie wskazuje na to. Są fałszywe myśli niektórych ludzi, które próbują twierdzić, że Jezus był aniołem. Nie był aniołem. On jest odwiecznym Synem Bożym. On zawsze był Synem Bożym. I gdyby tutaj nie było tej informacji, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży, to o tym wiemy z różnych innych miejsc, że Jezus nie jest aniołem, nie był aniołem. Natomiast to słowo tutaj jednoznacznie to dodatkowo nam uwidacznia. Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży, zatem sam Pan Jezus aniołem Bożym nie jest. Bo nie jest powiedziane wszyscy inni aniołowie Boży, ale wszyscy aniołowie Boży. I teraz, jeżeli przypomnimy sobie to, co było czytane: uszanują Syna mego, poślę Syna mego. Tak powiedział ten, który posłał Syna, a więc ten Syn przed posłaniem już był Synem. To pokazuje nam wspaniałą tajemnicę Bożą, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. On nie stał się Synem przez wcielenie. On jest Synem od zawsze. Kto nie ma Syna, nie ma też i Ojca. Nie było momentu, że Ojciec nie był Ojcem, że Syn nie był Synem. To jest odwieczny związek. I to jest temat, gdzie ludzki język od razu jest skazany na błędy. Ale pewnych faktów ze Słowa Bożego możemy się nauczyć. I między innymi w przypowieściach Salomona, 30 rozdział, pierwsze słowa 30 rozdziału, strona 730, przypowieści Salomona, 30 rozdział, 4 werset. Tutaj Agur zadaje kilka pytań w 4 wersecie i 5 i 6 są to takie dosyć ciekawe myśli. Kto wstąpił na niebiosa i stąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? I jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. I widzimy tutaj w tym pytaniu
że pyta on o Boga i pyta, jakie jest Jego imię i pyta, jakie jest imię Jego Syna. Więc widać, że Syn Boży już wtedy był znany jako Syn. Jeszcze pytano o Jego imię. Jego imię dziś znamy. Jezus. Nazwą Jego imię Emanuel. Bóg z nami. Ale On jest odwiecznym Synem Bożym. Jeszcze przed wcieleniem był Synem. Takich miejsc jest bardzo dużo. A ta fałszywa nauka, która zaprzecza synostwu Pana Jezusa, jest bardzo niebezpieczna, dlatego że apostołowie jednoznacznie mówią, że ci, którzy nie przynoszą tej nauki, mają przez nas nawet nie być pozdrawiani, bo wtedy uczestniczymy w ich złych uczynkach, jeżeli ich pozdrawiamy. Bo jest to nauka antychrysta, gdy ktoś podważa Syna i Ojca. Jeśli ktoś podważa związek między Synem a Ojcem, to wywraca całość. I całe nauczanie Biblii jest wtedy po prostu bezużyteczne, jeżeli odrzucimy Słowo Boże mówiące o tym, że jest odwieczny związek między Synem a Ojcem. Jeszcze takie jedno miejsce z psalmu drugiego. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, niestety w Brytyjce tego nie ma. Jest to 11 werset. 11 werset drugiego psalmu i w wiarygodniejszych rękopisach, czyli między innymi w Gdańskiej, w Brzeskiej, jest to słowo, które wskazuje tutaj: pocałujcie Syna, 11 werset. Czyli służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, pocałujcie Syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. Więc tutaj może to miejsce jest dla tych, którzy używają tłumaczenia brytyjskiego, mniej pożyteczne. Warto mieć drugi przekład do uzupełnienia. Natomiast w samej Brytyjce również jest bardzo dużo dowodów na tą prawdę. I teraz jeżeli patrzymy dalej, to widzimy 7 werset, że aniołowie to nie jest byle kto. O aniołach mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Jak pamiętamy, jeden anioł za jedną chwilą zabił 180 tysięcy żołnierzy. To jest potężna istota, anioł. Więc anioł to jest ten posłannik Boży o ogromnej sile, o ogromnej możliwości. Więc nie jest to ktoś, kogo można lekceważyć. Z punktu widzenia ludzkiego jest to potężna istota. Ale Pan Jezus jest znacznie bardziej potężny i nie wolno Syna Bożego zrównywać z tymi istotami. 8 werset. I tutaj jest to bardzo ciekawy fragment. Lecz do Syna. Lecz do Syna co? Lecz do Syna mówi ten Bóg, który jest naszym Bogiem, znany nam jako nasz Bóg. I co ten Bóg mówi do Syna? To są szokujące słowa. Dla kogoś, kto zna mało Pismo Święte, a tylko się osłuchał różnego rodzaju opinii na temat Pisma Świętego. Bo tu jest wyraźnie powiedziane, że Bóg, Ojciec, mówi do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Tutaj już się ocieramy o
rzecz, która jest nie do ogarnięcia przez najbystrzejsze ludzkie umysły. Jedyna możliwość to jest przyjąć postawę dziecięcą. Czyli jeżeli tak mówi Słowo Boże, to tak po prostu jest. I dzieci mają taką zdolność, że skoro o Synu Bożym jest powiedziane, że tron Twój, o Boże na wieki wieków, to Syn Boży jest Bogiem. Skoro sam Bóg Ojciec zwraca się do Niego Boże, to jaki człowiek ma prawo podważać boskość Syna Bożego, jeżeli sam Bóg Ojciec mówi do Syna Bożego: Boże, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. I to są bardzo, bardzo pojemne słowa, bo wypowiada je Bóg, ale wyobraźmy sobie na chwilę, że te słowa wypowiedział człowiek. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Czy nie brzmi to jak modlitwa uwielbiająca? Tak, i to pasuje do tych słów z Ewangelii Jana. Uwielbi Ojcze, Syna. I potem też jest powiedziane o Duchu Świętym, a to Duch Święty prowadził autora listu do Hebrajczyków. I Duch Święty był przez Pana Jezusa zapowiedziany jako ten, który: On mnie uwielbi, z mojego weźmie i mnie uwielbi. Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest trzecią osobą bóstwa, którą znamy z Pisma Świętego. I tutaj Duch Święty prowadzi pióro czy inny narząd do pisania tego autora, żeby napisał, że Bóg Ojciec zwrócił się do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Gdzie znajdą się ci, którzy podważają to, co Ojciec mówi o własnym Synu, nazywając Go Bogiem? Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. I żeby nie było tego za mało, 10 werset jest jeszcze bardziej dobitny. Bo werset 10 mówi, że Bóg Ojciec tytułuje Pana Jezusa, Syna Bożego: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. To jest cytat, który tutaj mamy podany w Brytyjce z psalmu 102. Otwórzmy ten psalm, być może tam zobaczymy coś, co nas może dodatkowo ukierunkować. Psalm 102. Generalnie, jeśli to jest cytat ze Starego Testamentu, to ta forma Panie będzie formą starotestamentową Jahwe. I tutaj faktycznie mamy: Tyś z dawna, to jest 26 werset, Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostajesz i wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że jest to wyraźnie ukierunkowane do Boga Jahwe Starego Testamentu. I to są skierowane słowa bezpośrednio do tego, którego Izrael znał pod imieniem Jahwe. 13 werset o tym mówi: Ale Ty, Jahwe, trwasz na wieki, a pamięć o Tobie z pokolenia w pokolenie. I to są jednoznaczne wskazówki na to, że Jezusowi, Panu Jezusowi, tytuł Jahwe, imię Jahwe,
należy się na takiej samej podstawie, jak należy się Bogu Ojcu. Bo Jahwe to jest po prostu jestem. I widzimy między innymi w Ewangelii Jana, że Pan Jezus wielokrotnie się tytułuje jestem. Czyli jeśli byśmy użyli hebrajskiego, tytułuje się Jahwe, Jehowa. Jahwe, czyli tutaj gdybyśmy odczytali to po starotestamentowemu, ale oczywiście w Nowym Testamencie nie ma formy Jahwe. Ale gdyby była tylko w cytatach ze Starego Testamentu, to by to było po prostu rozumiane w ten sposób, że Bóg Ojciec kieruje do Syna słowa Tyś Jahwe na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Bo w psalmie 102, z którego to jest cytat, tam właśnie słowo, które my mamy w greckim jako kurios, czyli Pan, jest oddane przez imię Jahwe albo Jehowa. I Rzymian 10 rozdział 9 werset też wskazuje na tą prawdę. Jeżeli zobaczymy list do Rzymian 10 rozdział, to tutaj mamy takie miejsce, które otoczone jest przez trzy cytaty ze Starego Testamentu, w których pada imię Boże w Starym Testamencie w formie Jehowa albo Jahwe. Przeczytam to od 8 wersetu. 10 rozdział Rzymian od 8 wersetu. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I to jest cytat z Izajasza. Ten Niego, kto w Niego wierzy, tam pada forma Jahwe, Jehowa. Czyli każdy, kto w tego Jahwe wierzy, nie będzie zawstydzony. Ale 9 werset mówi, że tym Niego, tym Nim jest Jezus. I 12 werset, nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Jahwe wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. I znowu 13 werset jest cytatem ze Starego Testamentu, każdy bowiem, kto wzywa imienia Jahwe, zbawiony będzie. Zachęcam, żeby sobie w domu na spokojnie zajrzeć do starotestamentowych miejsc z przekładem, gdzie jest wersja, gdzie są te tetragramy, czyli te forma Jahwe, żeby sobie sprawdzić to. Natomiast jeśli już patrzymy na to miejsce w korespondencji z tym, co jest w liście do Hebrajczyków, widzimy, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz, to słowo Panem nie tylko zawiera w sobie myśl o tym, że On jest jedynym, który ma prawo nami zarządzać jako panujący Pan, jako władca nasz, ale również tutaj jest ta myśl w tym słowie Panem, że Jezus jest Jahwe. Więc jeśli powiemy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwe i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. To ta myśl jest właśnie w korespondencji z pierwszym rozdziałem listu do Hebrajczyków. I widzimy tutaj wyraźnie, że Bóg Ojciec zwraca się do Syna, Ty Jahwe na początku ugruntowałeś ziemię. I niebiosa są dziełem rąk Twoich. I teraz, jeżeli mamy tą informację, one przeminą, ale Ty zostajesz, wskazują nam na to, że to właśnie Pan Jezus jest wieczny. I jako płaszcz je zwiniesz. Czyli przyjdzie czas, kiedy Pan Jezus już nie będzie podtrzymywał wszystkiego słowem swojej mocy, tylko przyjdzie czas, kiedy to wszystko
się skończy. I widzimy 12 werset. Jako płaszcz je zwiniesz. Tylko i wyłącznie dobra wola i dobre życzenie, dobra chęć Pana Jezusa powoduje, że to wszystko funkcjonuje. I gdy On podejmie decyzję, że już jest czas, to to wszystko się zakończy. Nie żadne globalne ocieplenie, nie żadne różnego rodzaju kataklizmy, nie żadne różnego rodzaju zjawiska przyrody, tylko i wyłącznie chęć podtrzymywania tego słowem mocy Pana Jezusa. Oczywiście te zjawiska przyrodnicze są obserwowane przez naukę i wcale nie znaczy, że ja chcę je negować lub jakoś potwierdzać. To po prostu jest zupełnie inny temat, że pewne rzeczy się w przyrodzie dzieją i one po prostu mają miejsce. Natomiast to, że one mają miejsce z punktu widzenia historii zbawienia i działania Bożego z ludźmi, nie mają nic wspólnego. On swoimi własnymi decyzjami kieruje i On swoimi własnymi decyzjami powoduje, że świat jeszcze jest podtrzymywany. I tutaj jeszcze myślę, że warto, żebyśmy, aby tą myśl jeszcze sobie ugruntować, zwrócili uwagę na Izajasza 40 rozdział, 25 werset. Izajasza 40 rozdział. To jest strona 786. Od 25 wersetu. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Czyli widać jednoznacznie, że Izajasz z tego faktu, że Pan Jezus, Jahwe Starego Testamentu, jest tym, który stworzył wszystkie krańce ziemi. On na tej podstawie wyprowadza prostą dla nas naukę, dla nas, czyli dla wszystkich, którzy ufają Panu. Ona nie jest dla tych, którzy nie ufają Panu. Ona nie jest tutaj ugruntowana na podstawie, że to jest Izrael lub Kościół. Nie. Są również w Starym Testamencie obietnice, które są ukierunkowane generalnie do każdego człowieka, który spełnia daną cechę. Więc jeżeli jest tu na sali ktoś, kto ufa Panu, a ja myślę, że wszyscy tacy są, to ta obietnica jest właśnie dla tych, którzy ufają Panu. I to jest oparte na czym? Na tym, że Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. To On zmęczonemu daje siłę i bezsilnemu moc w obfitości. I mamy jednoznacznie tą zasadę, której możemy ufać,
na podstawie tego, że znamy Pana Jezusa, który się o nas troszczy, a ponieważ jest Stwórcą wszystkich krańców ziemi, to On ma moc nie tylko się troszczyć, ale również w praktyczny sposób wkroczyć w nasze życie i nie tylko ma moc to zrobić, ale widzimy, że On chętnie to robi. I dlatego możemy na podstawie tego, że On jest Stworzycielem wszystkich krańców ziemi, modlić się do Niego i przedstawiać Mu pragnienia swego serca. On ma moc i chęć, żebyśmy to robili i ma moc i chęć, żebyśmy dostali te rzeczy, które uwielbią wspaniałe Jego imię, jako tego, który ma moc. Kolejne miejsce to jest Kolosan, 1 rozdział. Kolosan, 1 rozdział, jest to strona 1272. I tutaj są takie myśli również do tego, co przeczytaliśmy z 1 rozdziału listu do Hebrajczyków o Panu Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Tutaj słowo pierworodnym zawiera w sobie taki element w oryginale greckim arche. Architekt jest od tego słowa. I właśnie ci, którzy dosyć dogłębnie ten werset analizowali, wskazują na to, że lepiej, jeśli zamiast zwracać uwagę na to, że On jako pierwszy urodził wszelkie stworzenie, bo to znaczy pierworodny w tym miejscu, pierworodny wszelkiego stworzenia, czyli ten, który jako pierwszy tak jakby dał początek wszelkiemu stworzeniu, to nie tylko to. Zgodnie z tym, co widzimy w przypowieściach 8 rozdział, On jeszcze zanim cokolwiek powstało, już miał w myślach wielu, którzy są synami ludzkimi. I wiemy o takiej wspaniałej prawdzie, która jest objawiona, że ludzie wierzący czasu łaski, którzy są częścią oblubienicy Chrystusa, są wybrani przed założeniem świata w Chrystusie. A więc jeszcze niczego nie było, a już Bóg doskonale przewidział i wybrał konkretnie dane osoby wchodzące w skład ciała Chrystusa. I tutaj jest też to słowo pierworodny. Jeżeli zastąpimy przez słowo architekt, to jeśli wiemy, kim jest architekt. Architekt to jest ten, kto najpierw rozrysowuje plany, zanim ktokolwiek zacznie to realizować. Więc Pan Jezus to zrealizował jako ten, który stworzył wszechświat, ale też On jest tu nazwany jako ten, który zaplanował, zaprojektował. Jest architektem, konstruktorem. On jest obrazem Boga niewidzialnego, architektem wszelkiego stworzenia. I jeżeli teraz zobaczymy ciąg zdarzeń z 16, to widzimy, że to jest właściwe wytłumaczenie tego słowa, bo słowo ponieważ na to jednoznacznie wskazuje. Zauważmy, że tutaj jest ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I to jest też dalej w 17 wskazane, że On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Ta myśl, że wszystko na Nim jest ugruntowane, oczywiście jest w parze z tym, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I wystarczyłoby tylko, żeby nie chciał, to momentalnie to się wszystko rozpada. Bo to tylko On swoją siłą podtrzymuje cały
wszechświat. Kolejne miejsce to jest Efezjan, trzeci rozdział. Trzeci rozdział listu do Efezjan, 9 werset. I tutaj jest wskazane, że apostoł Paweł miał za zadanie wywieść na światło tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu. Jednym z tych elementów tego już wspomnianym było to wybranie przed założeniem świata. Nas, którzy wierzymy w Pana Jezusa w czasie łaski. I tutaj jest, abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Czyli widać jednoznacznie, że ponieważ Pan Jezus, który jest Bogiem, który jest Jahwe Starego Testamentu, który jest odwiecznym Synem Bożym, On wszystko stworzył, to również On ma tutaj jednoznaczną kontrolę nad tym, co komu, w jaki sposób zostanie w tych niebiańskich błogosławieństwach udostępnione. Kolejne miejsce to jest 1 Koryntian, 8 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział. Szósty werset. I tutaj mamy jednoznaczne wskazanie, że dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Czyli kolejne miejsce, które jednoznacznie wskazuje nam na to, że to Pan Jezus Chrystus jest tym, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Kolejne bardzo ważne miejsce to jest Objawienie, trzeci rozdział. Objawienie, trzeci rozdział, 14 werset. Tutaj o Panu Jezusie jest powiedziane, że On jest autorem, czyli nie tylko architektem, ale jeszcze przed architektem idziemy, jak budujemy dom, zanim powiemy architektowi, to ktoś jest autorem pomysłu, budujemy coś, tak? Tak samo tutaj, jeszcze zanim to zostało zaprojektowane w ludzkich stosunkach, to robi architekt, to jeszcze przed tym było autoryzowanie tego. I to jest, a do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, albo właśnie autor, bo autor jest początkiem dzieła, tak? Autor stworzenia Bożego. I kolejne miejsce to jest Objawienie, 14 rozdział. 14 rozdział Objawienia, 1 werset i 7 werset. Pierwszy po to, żeby stwierdzić, do kogo jest to tytułowane. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I 7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Czyli widzimy, że Pan Jezus jest tym, któremu należy oddawać pokłon, gdyż to On stworzył niebo, ziemię i morze i źródła wód. Oczywiście wielbimy zarówno Ojca, jak i Syna. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Bo to jest dla nas jednoznaczne, że nie możemy tutaj pomniejszać jednego kosztem drugiego, gdyż obaj są równi i równie godni chwały. Natomiast
Słowo Boże dzisiaj przytaczane wskazuje głównie na chwałę Syna i to jest główny temat, dlatego nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie przeakcentowania. Jest to jednoznacznie tak, że w Bogu Duch Święty, Ojciec i Syn Boży są równi co do chwały, mocy i wszystkich pozytywnych atrybutów. I to nie podlega żadnym tutaj wypaczeniom ani skrzywieniom, bo Słowo Boże stara się każdą z tych osób. Słowo osoba nie jest tu może najszczęśliwsze, ale lepszego nie wymyślono w języku polskim. Nie jest w stanie tego w żaden sposób zaciemnić, jeżeli czytamy całe Słowo Boże. Jeszcze na zakończenie drugi list Piotra. I tutaj jest takie wskazanie w trzecim rozdziale od 6 wersetu do 13. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Inne miejsce mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Widzimy tutaj trzy światy. Pierwszy świat, który apostoł Piotr mówi, że ówczesny świat, bo to nawet nie jest pierwszy, tylko jeżeli czytamy od początku Biblię, to jest to świat, który powstał po pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, drugi werset, tak? Czyli od momentu uporządkowania w 6 dniach stworzenia. I on został zalany wodą, zginął. I tamten świat został zastąpiony tym światem, w którym my teraz funkcjonujemy, ale on nie jest ostatecznym stanem. Jest powiedziane, że niebiosa z trzaskiem przeminą, a my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość. Pod koniec tego obecnego stanu będzie okres, który nazwany jest 1000-letnim królestwem. 1000-letnim królestwem albo nowym przymierzem. Nowym przymierzem albo milenium. I to będzie ostatni akord tego obecnego świata, zanim niebiosa z trzaskiem przeminą. I tam będzie panować sprawiedliwość. Jest różnica między panowaniem sprawiedliwości. Tam każdy, kto będzie nieposłuszny królowi królów, będzie zabijany. Każdego ranka będą zabijani bezbożni. Więc będzie porządek wprowadzony na zasadzie panowania sprawiedliwości. Natomiast tutaj 13 werset mówi, że w nowej ziemi i w nowych niebiosach
sprawiedliwość będzie mieszkać. To jest różnica. Mieszkać, a panować. Tam po prostu grzech już nie wejdzie. I nie będzie potrzeby, żeby sprawiedliwość panowała. A kto jest sprawiedliwością naszą? Pan Jezus Chrystus. I szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Pana Jezusa, czyli i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Przyjdzie znów z niebios, z tym blaskiem. Będziemy niebawem znowu.
21. Yeah.
Modlimy się.